rzućmy okiem na drzwi numer 302. Czyli tu mieszka Harvey Kinderman. Trudne nazwisko i trudny człowiek do towarzystwa, do spędzenia z nim czasu. Jest takim trudnym człowiekiem. Chyba bym nie chciał mieć takiego kolegi. Jakoś nie polubiłem go specjalnie. No i jak się tu dostać? No jak? Zapytajmy może tego pana, dyżurnego piętra. I don't suppose you could let me into room 302. I loaned Harvey Kinderman a camera, and I have to get it back to my AV lab right away. No. Prosto i konkretnie. Come on. I know you don't normally let people into other people's rooms, but this is urgent. Not to me. He's not going to relent. Damn it. I need to find the right trick. Sztuczka. Tylko jaką sztuczkę na nim użyć? Poszukajmy więc odpowiedniej. Tajemnica zamkniętego pokoju, to będzie chyba dobre. Sztuczka polega na zawinięciu malutkiego, zdalnie sterowanego generatora hałasu w papier toaletowy i wepchnięciu go pod drzwi. Gdy będzie przy tobie publika lub ofiara, aktywuj zdalnie generator hałasów. Sprawisz tak wrażenie, że ktoś lub coś jest za drzwiami. Jednak gdy ktoś zajrzy za drzwi, nikogo tam nie zobaczy. Wszyscy wybuchają śmiechem. Czyli co jest nam potrzebne? Papier toaletowy zawinięty... Nie. Generator hałasów zawinięty w papier toaletowy. Gdzie jest nasz generator? Jest generator. Papier też powinien być. Toilet paper. It has so many practical applications. Może odwrotnie. Papier na generatorze hałasów. Dobra. Inaczej. Bo najpierw musimy wybrać tę sztuczkę, a ja ją tylko przeczytałem. I can do that trick, but I'll need to get set up for it first. Tak. No i teraz powinno się już dać. Otóż to. That will do nicely. I tucked the help me box into the toilet paper. That should keep anyone from noticing it if they see it lying around. No fakt. Może i racja, że papier toaletowy da się po prostu coś zawinąć. Z tym, że będzie widać, że coś jest w niego zawinięte, no. No i na naszym koledze dyżurnym trzeba użyć pilota. Help me! What the hell? No i spójrzmy teraz na drzwi. No i rygiel trzeba przekręcić. Przesunąć, przestawić. Bo raczej nie kręcimy tu niczym. Bardzo podstępna dziewucha z tej Samanty. No ale sam fakt, że używa sztuczek magicznych, to jest po prostu argumentem za tym, by podejrzewać ją o nadmiar sprytu nawet. Nadmiar, bo czasem nadużywa po prostu tego swojego sprytu i przesada z tymi sztuczkami, ale ja ją lubię, fajne są te sztuczki i Samantha też sama w sobie jest fajna. 25 punktów premii mamy, to zapamiętam. Razorheads. Hey, I remember this movie. Pretty good one. Harvey's got taste. A to co za plakat? Jakieś ośmiornice tam są? Hey, I remember this movie. Wszystkie filmy pamiętasz, dobra. Zdjęcia reżyserów i inne rzeczy oglądamy. Gee. He's even got pictures of famous directors on his shelf. Kogo? To jest Polański?
tak z daleka mi wygląda, ale chyba jednak nie, jak się tak bliżej przyjrzę tej fotce, to chyba nie jest pan Roman. Guys, they never let go of toys, right? Typowa kobieta. Spojrzenie typowej kobiety. He's got a lot of gear. I guess Daddy isn't totally against the film thing after all. Or Harvey has his own bank account. No dobra, mamy już te punkty? Mamy te punkty. Nie wiem dokładnie za co, ale zdobyliśmy. Brakuje nam jedynie 6. Możemy więc przejść do meritum naszej wizyty w tym pokoju, czyli do notatek, do scenariusza meritum, ponieważ widzimy lupę. What's this? Notes for a new film? A mysterious disfigured scientist. A goth girl named Jimmy. Brain-sucking experiments? Is Kinderman pulling these pranks to stage his film? I'm going to find out. And if he is, I'm going to kill that twerp. Z takim scenariuszem to on daleko nie zajdzie. Wysysanie mózgów. Fakt, że ten eksperyment sam w sobie jest bardzo ciekawy w połączeniu z tym wszystkim, co się dzieje, ale wysysanie mózgów, no to jest na pewno materiał na lepszy scenariusz niż ten, który próbuje tutaj napisać Harvey. Już po samej tematyce widzę, że niewiele z tego będzie. Dobra. Właściwie prawie wszystko już, prawie wszystkie tajemnice zgłębiliśmy. 119 ze 141 punktów. Sporo nam brakuje jeszcze. 22 punktów. Oczywiście tylko do wykonania tego akurat zadania. Teraz pójdziemy sobie do pani Heleny. Ona jeszcze niżej. Nie na trzecie, idź na pierwsze piętro. Bo Helena nam da jeszcze pozostałe bonusowe punkty. Ona lubi gadać. Autorzy też chcą, żeby gadać z Heleną, żeby zaspokoić tę jej potrzebę plotkowania o wszystkich możliwych, nawet przyjaciołach. I found notes for a new screenplay in Harvey's room. 10 guesses what it's about. Us? Yeah, and the experiment. Tell me that's not suspicious. Was there a description of me? Did he mention my nose? He said it was big, didn't he? Helena! I have a right to know. No, his notes were free of comments on your proboscis. Good. Am I the pretty one? It wasn't all that fleshed out yet. Darling, don't get all worked up. It's bad for your complexion. Tak, próżność, egocentryzm. Ale może to jest taka... Nie wiem, taka maska Heleny. Tak mi się wydaje, że coś tam pod tą maską ukrywa. Ale czy ukrywa coś głębszego, co pozwalałoby sądzić, że może to ona jest taka podstępna i knuje jakąś głębszą, grubymi nićmi szytą intrygę i ona stoi za wydarzeniami na torze Horspad i w basenie St. Edmund Hall? Nie jestem tak do końca przekonany. I found this in Charles's room. Oh my god. This is priceless. It doesn't look anything like him. And the date on the back is just 1 year ago. I think Charles is an imposter. Please. I recognize the mole on his neck. Lovely mole. Of course it was a bit less lovely at the time. No one can change that much in a year. Maybe it's a younger brother. If Charles had a record, he wouldn't want to register under his own name. One word, hormones. This is definitely Charles. And if he looked like this a year ago, then he probably really is a virgin. God, I feel faint. Can I keep this? No, I might need it as evidence. Evidence of what? Ugly duckling syndrome? What a twist. Jak widać, niektóre tematy są dla Heleny ważniejsze niż inne. Ciągle 119 punktów tylko. W każdej grupie jest ktoś podstawiony. No nic. Nic to. Ale najważniejsze, że bonus
premia nasza jest już wypełniona w całości. Tak, takie powierzchowne tematy, rozmowy są, przynajmniej na razie, taką cechą charakterystyczną dla Heleny, dla właśnie dyskusji z nią. Zejdziemy sobie jeszcze niżej i może spróbujemy uknąć jakąś intrygę na siłowni Sand Edmund Hall, zostawić pułapkę, bo to jest jedno z naszych... We're going to be visualizing weightlifting tonight in this gym. I need to find a way to rig this place so I can catch this jerk red-handed. Kluczowych zadań. Tam jest chyba lustro, bo wątpię, żeby dwóch tak samo ubranych kolesi się tak dobrze zgrywało. Musieliby to być naprawdę, nie wiem, bliźniaki, jednojajowe. No nie, niemożliwe. Niemożliwe, żeby w tym samym momencie robili pompki. Chociaż czemu ten gość się podnosi po trzech pompkach? Takie serie robi. Ciekawe, czy takie serie trzy pompki, później wstajemy, trzy pompki, znowu wstajemy. Czy lepiej, czy jakieś lepsze efekty by przyniosły niż na przykład seria 20 pompek? Czy 30, 40? The gym closes at 11. I'll get here before then and hide. When they lock up, I'll be inside. Dobry pomysł. The gym closes at 11. I want to rig the flash powder traps at the doors, but I'll need to assemble them first. Odnośnie siłowni i ćwiczeń to fajna sprawa, aczkolwiek akurat na przykład kulturystyki nie do końca rozumiem, nie do końca rozumiem to, że jakąś wielką atrakcją jest aż taka rzeźba. Czasem na przykład jak widzę kulturystki czy kulturystów, no to dla mnie to nie jest atrakcyjne, taka figura czy taka rzeźba aż do przesady. Oczywiście jeśli ktoś jest dobrze zbudowany, no to jest to zaletą, ale czasem odnoszę wrażenie, że niektórzy z tym przesadzają po prostu. Someone's been using that machine and didn't wipe it off. Kind of gross. Brainiac reference books, no doubt. Those lights are controlled by the switch plate near the door. No dobra. Wypadałoby coś zrobić. Tylko co? Co my tu mamy? Papierowa wróżka. Dlaczego nam się może przydać papierowa wróżka? Nie wiem. Szczerze mówiąc, raczej papierowej wróżki bym tutaj nie użył, więc nie wiem, po co ją wziąłem. Ale pułapkę błyskową połączymy może z linką wyzwalającą. I z magnezją. O. I teraz pułapkę z magnezją jeszcze z linką. Pułapki są gotowe, możemy więc je umieścić we właściwych miejscach. Czyli tutaj jedną, w szafce. That'll work nicely. I'll set it up later after the gym closes for the night. I jeszcze drugą tutaj w drzwiach. There. Now both doors are covered. No i co? To chyba powinno być wszystko tutaj. Tak, zestawianie pułapki mamy już w 100%. I think that's everything. If anyone enters this room tonight, the traps will alert me. I'll turn on the lights and snap off some pictures with Helena's camera. This should be very interesting. Tak, w 100% zaliczone. Dokończę zdanie, bo kiedy mi Samantha przerywa, bądź czasem David, to muszę zrobić pauzę dłuższą. No dobra, więc chyba już pozostało nam zwiedzenie posiadłości, odwiedzenie posiadłości Dreadhill.
I mean, hello? Hello? Who's there, please? Or not? What the hell? Mrs. Dalton! Uh-oh. What is this doing in my desk drawer? That's Houdini. He has a habit of sort of appearing. He? Who told you you could have a pet in this house? He's in my room. I don't see what difference it makes to you. Well, he's not in your room now, is he? This is my home, Miss Everett, and I don't care to have it smelling like a barn. Houdini does not smell. You could have a herd of buffalo in this house for all the use you get out of it. Shh, hush now. Oh, my goodness. What a to-do about nothing. I'll take him back upstairs and put him in his cage. Put the thing in the garage. No way! He'll freeze out there. Put him in my room, Mrs. Dalton. Sam? Oh, by the way, who's visiting the house today? What do you mean? I saw a woman on the stairs, just now. Blonde, white dress. You saw no such thing. The lighting on those stairs is terrible. I keep asking that something be done about it, but no one pays the slightest attention. Bothering poor Dr. Stiles with nonsense like that. As if pet rabbits weren't enough. Wow, is that menopause? To było niegrzeczne. Samantha, tell me what you saw, exactly. There was a woman walking up the stairs when I came in. I called out, but she didn't stop. There is someone here today. What's the big secret? Never mind. It's nothing that concerns you. What did you learn at university? No i poprowadźmy dyskusję z doktorem Stilesem. Zanim jeszcze to zaczniemy robić, no to oczywiście trudno się nie odnieść do tego, co widzieliśmy. Rzeczywiście, jakaś kobieta wchodziła po schodach. Kobieta, którą teraz pewnie David uważa za swoją zmarłą przecież żonę. Za żonę, która zginęła w wypadku. No a to raczej mało prawdopodobne, bądź nawet niemożliwe. Chociaż no, tu dzieją się dziwne rzeczy, więc trudno mówić o tym, że coś jest niemożliwe tak naprawdę. No ale zobaczymy, bo fabuła teraz też zmierza w tym kierunku, żebyśmy się właśnie poznali sekret tego, co dzieje się z żoną tych tajemniczych wydarzeń i żebyśmy sprawdzili, czy David może się z nią jakoś porozumieć. Do you have a minute? What is it? Do you have a minute? What is it? The Lambs Club is really worked up. I thought you should know. Lambs Club? Are you planning to put lambs in the parlor now, in addition to rabbits in bedrooms and bats in the belfry? That's what the students in the experiment call themselves. You know, as in lost? Or better yet, sacrificial. God help me. What do you mean they're worked up? They're freaked about the track and pool incidents. Some of them might not come back. What? What nonsense? What does it have to do with them, I'd like to know? The conditions of the experiment must remain the same. Those students are your responsibility, Samantha. Getting them here is your job, and I expect you to do it. Right. I investigated the incidents at the track and pool. And? Both were obviously staged. There was a whirlwind at the track that was probably created by a helicopter. That got rid of the maintenance guy. Then they painted the track. As for the pool, what the witness saw was this shape or bubble in the pool, and then the water changed color. It would have been easy to rig up a hose to blow air into the pool for a spooky effect, as a misdirect. Then drop in the dye. Did anyone see or hear a helicopter? No, but there was only one witness, and he had headphones on. Headphones? And did they find dye in the pool? No, but all they cared about was cleaning the pool. I don't think anyone even checked. There wasn't any trace of dye around the edges of the pool or in the filters, but it was probably water-soluble. And why would someone rent a helicopter? And gallons of dye and time these incidents with my experiments, which I might add almost no one knows about. I don't know. No, you wouldn't, would you? Because it's all bollocks.
I hope your rationalist bias can be put aside, Samantha, because when I ask you to be my eyes and ears, I expect the facts, not your half-baked opinions. If you can't give me that, you're worse than useless. At least I'm willing to go out there. From what I've seen, your eyes and ears work just fine, mister. What are you, 23, 25? When you've experienced something of life, you can lecture me. I'm sorry. Look, I know what it's like when people... I want your report on the events by tonight, and this time I want the facts. That is all. Tu się zgadzam z doktorem Stilesem, bo powiedzmy trochę fantazja poniosła Samantę. No niby dobrze, że wciela się w takiego śledczego, ale jej opinie wcale nie muszą się pokrywać przecież z rzeczywistością. Ona sobie przyjęła jakieś teorie, jakieś hipotezy i no wygląda na to, że przedstawia je tutaj doktorowi Stilesowi jako pewnik, a nie jest to poparte dowodami. Fakty wcale nie muszą o tym świadczyć. Jest to jeden z możliwych scenariuszy, ale wcale niekoniecznie musi być prawdziwy. Dlatego, no słusznie, doktor Stiles żąda faktów, żąda dowodów na poparcie jakichś hipotez. Did you know any of the students before the experiment started? No. Why? Just wondering. I don't think the students have any connection to the incidents. You don't? Why? Just do as you're told, Samantha. Yeah, I've always been real good at that. Tell me about you and Dr. Linkweller. I see you've been amusing yourself with gossip, or ancient history, rather. I neither know nor care what Linkweller is up to these days, though I heard he was the keynote speaker at the Göttingen conference last year, which just goes to show you the discernment of the academic community. Malik works for Linkweller. He's his grad student. Tough luck for Malik. That doesn't worry you? That he might be reporting back to Linkweller? I have better things to worry about than that windbag. Nie ma tutaj jak dotąd nici porozumienia w tych kwestiach, które tutaj poruszaliśmy między Samantą a doktorem Stilesem. No nic, pozostaje nam się skoncentrować na pozostałych czynnościach, jakie mamy do wykonania. A pozostało nam jedynie St. Edmund Hall, więc tam się teraz udajemy. Hi. Wow. Everyone looks so serious. I get that way during the full moon. Some people do the werewolf thing, but I do Walter Cronkite. Well, it feels momentous, doesn't it? We're agreed, right? We're going to vote. And we'll all either stay in the experiment or quit. Whatever the group vote decides. One for all and all for one. How do we do it? Should we just raise hands? Silent ballot? Do we need that? Does anyone care? No i teraz przychodzi kolej na nas. A konkretnie na pewną sztuczkę magiczną. Sprawdźmy więc naszą księgę sztuczek, no i być może znajdziemy w niej jakąś właściwą. Pewnie tak, bo księga jest wyjątkowo użyteczna i właściwie w każdej sytuacji coś z niej się przydaje. Misa z owocami. To będzie to. Czytam. Wspaniała sztuczka imprezowa. Prosisz członków publiki o pomoc w wymyślaniu nazw owoców. Kolejne nazwy zapisujesz na karteczkach i wrzucasz je do misy z owocami. Gdy w środku znajdzie się już ich dużo, pokaż publice wcześniej przygotowaną torbę z prezentami i powiedz, że wcześniej już przewidziałeś, jaki owoc zostanie wylosowany z miski. Poproś ochotnika o wylosowanie owocu i pokaż, co masz w torbie, udowadniając, że miałaś rację. Sztuczka polega na tym, żebyś wpisywała na kartki nie to, co mówi publika, lecz to, co wcześniej wytypowałaś. I teraz punkt po punkcie. Jedynka. Umieść misę przed publiką, prosząc o pomoc w wypełnieniu jej owocami. Z kartką, papieru i długopisem w rękach poproś ludzi o wywoływanie nazw różnych owoców. Ze zwyczajową koncentracją pisz, odrywaj fragmenty kartki, mnij je i wrzucaj do misy. Za każdym razem wpisuj jednak nie nazwę zaproponowaną z publiki, lecz tę, która odpowiada twojemu wcześniejszemu typowi, na przykład jabłko. Żeby uwiarygodnić sztuczkę, zmieniaj czas, jaki poświęcasz na zapisywanie poszczególnych słów, pytaj, jak się pisze co bardziej skomplikowane nazwy i tak dalej. Kiedy publicy zaczynają się kończyć pomysły, a ty słyszałeś już przynajmniej raz nazwę twojego owocu, powiedz, że już wystarczy i odłóż papier oraz długopis. Wyciągnij torbę z prezentami i powiedz publice, że w środku jest owoc, który według twoich przewidywań zostanie wylosowany z misy. Poproś kogoś o wylosowanie dowolnego owocu z misy, po czym rozwiń kartkę i odczytaj jej zawartość.
Pokaż zawartość torby. Niesamowite. Cóż za cudowny pokaz przewidywania. Ta sztuczka oczywiście polega na manipulowaniu osobami biorącymi udział w eksperymencie. One mają do nas zaufanie i wierzą, że zrobimy to tak, jak ta sztuczka w teorii powinna wyglądać, ale nas interesuje konkretny efekt. W tym wypadku interesuje nas, żebyśmy kontynuowali eksperyment doktora Stylesa. Dlatego po prostu będziemy wpisywać zawsze to samo, że zostajemy, że kontynuujemy eksperyment, a nie to, co mówią. Nieważne jaka będzie opinia danej osoby, my zapisujemy swoje, to co mamy w planach. No cóż, czyli oszukujemy. Po prostu oszukujemy naszych towarzyszy. I have a suggestion. I know a great way to vote that's democratic, but allows for an element of fate. Plus, it assures that the vote can't be split. Do tell. I'll write down everyone's vote and we'll put them in a hat. Charles, can we borrow yours? We'll draw one ballot from the hat, and that will be the final decision. Interesting. It's good. Chances will favor the more popular answer, but it still allows everyone a shot. Like drawing straws. Fate. It allows for fate. I like it. Good. Let's start. Charles, quit the experiment or stay. Quit. Helena? Not that it isn't a barrel of laughs, but quit. I vote quit too. I'm sensing a trend here. I vote stay. Stay. And now me. I vote stay. Good thing we're relying on fate. Who wants to pick? I'd like to. May I? Go on. Stay. That's it then. One for all. And all in deep doo-doo. See you tonight. Bye, Sam. See you. See ya. Bye, Sam. Did you rig that, oh great Sam Eni? It was a split vote. It could have gone either way. I hope you know what you're doing. Damn it. Oh, shit. God. Laura?
Bardzo ciekawe zakończenie czwartego rozdziału. Po kolei, najpierw było głosowanie oczywiście oszukane, bo manipulowała tymi karteczkami, zapisywała nie to, co powinna zapisać, tylko to, co chciała zapisać Samantha. Chociaż tam było coś takiego, że dopuszcza to wynik nierozstrzygnięty, niby w jaki sposób. Przecież na każdej kartce było coś zapisane, a losowaliśmy tylko jedną. Więc no, na kartce, którą wylosowaliśmy, musiało być coś zapisane, więc jak mógł być wynik nierozstrzygnięty, chyba że czegoś nie zrozumiałem. To pierwsza sprawa. No ale wyszło tak, jak miało wyjść, czyli kontynuujemy eksperyment. A druga sprawa to ta animacja w łazience. Można było wręcz wyczuć obecność Laury, no, kobiecej dłoni, ewentualnie dłoni jakiejś osoby czy ducha. Ale najprawdopodobniej Laury, była wręcz namacalna. Drzwi się otworzyły, później wiadomo, ten odcisk na szybie i ślad dłoni na ciele Davida. No to świadczy o tym, że jednak prawdopodobnie Laura tam była, no albo ktoś, jakaś duchowa czyjaś obecność była możliwa do zaobserwowania, wręcz no, jasne było, że coś się tam dzieje tajemniczego. A to nie pierwsza taka sytuacja. To się powtarza. Ta obecność prawdopodobnie Laury powtarza się. Już kilka razy można ją było zaobserwować. No i te rozdziały dotyczące, w których kierujemy Davidem, właśnie na tym polegają, bo on pragnie skontaktować się z Laurą. I proszę, jakie mamy zadania do wykonania? Dzień wódce, psi i umysł, co się wydarzyło dzień wcześniej i eksperyment, no oraz rzecz jasna premia. Ile punktów wszystkich? Policzę. 292, w tym 20 punktów premii, czyli 272 bez premii. Ciekawie będzie, bo ja szczerze mówiąc lubię odtwarzać te dawne chwile spędzone z Laurą przez Davida. One mają taki swój klimat na pograniczu, nie wiem czy sztuki, bardzo zmysłowe są. Zmysłowe, bo dotyk, węch, smak właśnie się liczą w tych rozdziałach. No nic. To przed nami jeszcze kilka rozdziałów, ale czwarty się już skończył, więc mówię wam papa, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Hej!